Dzień dobry Państwu. Śliska podłoga dzisiaj w hotelu Hilton, także trzeba mocno uważać, ale też trzeba stwierdzić z pełnym przekonaniem, że po bardzo śliskiej podłodze stąpają działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej, zwłaszcza zarządu, zwłaszcza prezes Grzegorz Lato. No, mnóstwo gorących tematów w polskiej piłce w ostatnich dniach, także o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać w naszym wydaniu magazynu Cafe Football, o PZPN-ie, o reprezentacji, a także o tym, co wydarzy się w najbliższych miesiącach. A w naszym studiu dzisiaj gość specjalny, prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa. I nasi stali eksperci, redaktor Wojciech Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. I felietonista Interi.pl, nasz stały ekspert, komentator Roman Kołtoń. Dzień dobry. To musimy zacząć od tematów gorących, świeżych i niekoniecznie od meczu reprezentacji, tylko od decyzji, postanowień prezesa Grenia. Zrezygnował pan z funkcji doradcy.